Dziś gościem w studiu Telewizji Zachód i jedynej telewizji w Szczecinku jest pan starosta Krzysztof Lis. Jeszcze pan starosta, a może przyszły pan starosta, panie starosto, jak to będzie? Dzień dobry, witam pana, witam państwa. No oczywiście wybory mają to do siebie, szczególnie wybory, jeżeli chodzi o samorząd powiatowy, że to oczekiwanie na tę władzę wykonawczą trochę dłużej trwa niż wójt burmistrz, czy prezydent. Aczkolwiek może być tak, jak w szczycinku druga tura. Natomiast y, każdy, kto będzie się powiedział, już ja będę starostą, czy ja będę starostą, czy, ja, czy ja mogę być starostą, to jest trudne do, do określenia. Aczkolwiek y, patrząc po wynikach wyborów, one y, dla mojego stowarzyszenia, dla porozumienia samorządowego są dobre, albo wręcz bardzo dobre, dlatego że y, na 19 mandatów, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co jest w Radzie Powiatu, 6 ma porozumienie samorządowe, 6 ma koalicja obywatelska, Cztery ma PiS i trzyma pan, komitet pana Jerzego hardy Glasa. Myśmy nie stracili, tak? bo mieliśmy sześć, mamy sześć, więc to jest też duża sprawa, biorąc pod uwagę dwa argumenty. Pierwsze to jest to, jest to że jednak w tych wyborach była mniejsza frekwencja, więc do, w mojej opinii oczywiście do wyborów poszły osoby, które są najpierw określone politycznie, tak? czyli osoby wskazujące na, na głosowanie na PiS, osoby wskazujące na głosowanie na Platformę że tu jest platforma, można powiedzieć tak sprawiedliwie, platforma Jerzego Halida Grasa i platforma Daniela Raka. No i oczywiście pozostał jakiś dodatkowy ten ostatni, następny koszyk, do którego pretendują inni komitety wyborcze. I to byliśmy my, to była trzecia droga i to był komitet pana Pawłowicza. W związku z tym z tej, tej tego trzeciego koszyka myśmy wzięli wszystko, ponieważ te dwa komitety nic nie wzięły, więc uważam, że ten wynik jest bardzo dobry. Dzisiaj porozumienie samorządowe ma dużo zdolność koalicyjną. No właśnie bez porozumienia nikt nie może w powiecie sprawować władzy. No tak się wydaje, tak się wydaje, aczkolwiek doskonale wiemy, że czasami. Nie powinno tak być, ale są jakieś tam roszady, no, przekupywanie ktoś i gdzieś tak dalej. przechodzi tu czy tam. Ufam, mam nadzieję, że, że, że tego w, 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 w tych wyborach nie będzie, ale to życie pokazuje różne, różne scenariusze. Natomiast gdy dzisiaj byśmy spojrzeli na możliwe scenariusze, tak, no to dzisiaj mamy w powiecie przez ostatnie 5,5 roku koalicję porozumienie samorządowe Prawo i Sprawiedliwość. Tak. I teraz, jeżeli spojrzymy, czy coś się w tym zakresie zmieniło, jeżeli chodzi nowe wybory. no porozumienie ma sześć mandatów, Prawo i już ma cztery, no to jest... To dziesięć. jest, to, to jest, jest dziesięć. większość. No to jest większość, no najłatwiej, najprościej powinno być kontynuujemy to, co jest. Pytanie, czy faktycznie w naszej grupie, tej, która obecnie jest, jest taka chęć, wola i determinacja, że mówi ok, to kontynuujemy. Nie do końca tak jest, ale jak to się mówi, czasami trzeba coś wyperswadować. No właśnie, w polityce nigdy nie wolno mówić nigdy, prawda? Też, też racja. No i drugi scenariusz, który który jest istotny i ważny, to jest porozumienie samorządowe i koalicja obywatelska. To jest 6 plus 6, to jest silna, silna, silna koalicja. To jest też istotne i ważne, że dzisiaj, jak patrzymy na funkcjonowanie samorządów, a tak trzeba patrzeć, ja przynajmniej tak patrzę, to też patrzymy na to, czy w tych, w tych przyszłej koalicji. Może być wsparcie w zakresie tego, co jest związane z pozyskaniem różnego rodzaju środków finansowych, a środki pozyskuje się nie od opozycji, ale od rządzących. Tak? Jeżeli w Sejmiku dzisiaj będzie rządzić tylko i wyłącznie sama koalicja obywatelska, no to siłą rzeczy wiadomo, że tak to wychodzi. Tak, bo tak to wychodzi z nas 15 mandatów, o ile wiem. To, to, to wychodzi na to, że też trzeba szukać takiego, takiej konfiguracji, która da nam wartość dodaną. Tak? Jeżeli rządzący, to dzisiaj jest właśnie ta szeroka koalicja 15 to też w tym zakresie oczywiście patrzymy. Ja wiem, ja zdaję sobie sprawę, bo to się mówi, że list to jest obrotowy. Ta, list to obrotowy e, w zakresie tego, co jest związane z jakimś tworzeniem koalicji, ale przede wszystkim list jest samorządowcem. Tak? List, e, Krzysztof LIS jest od tych 30 paru lat samorządowcem, od 24 lat starostą i też stara się robić, działać tak, aby to dla naszej społeczności było jak najlepiej. I przyjmując oczywiście ogromną krytykę, bo w tej koalicji, którą dzisiaj mamy, porozumienie samorządowe i Prawo i Sprawiedliwość, to, to ja byłem ogromnie krytykowany. Myślę, że mój wynik szczecinecki jest też troszkę słabszy niż oczekiwałem, ale jest bardzo dobry. Za to Państwu bardzo serdecznie dziękuję, bo 821 głosów to jest świetny wynik. Tym bardziej, że ja nie mieszkam w Szczecinku, więc to też no jest właśnie, dla mnie wa trzeba brać wa wa to, ważne. To, że z, z, z prawem i sprawiedliwością m, współrządzimy, no, to ja zdaję sobie sprawę, bo miałem taki znak, Krzysztof, okej, okay, ale ty, kurczę, tam palcami, palcem jechano z prawem i sprawiedliwością rządzicie. Natomiast rządzenie z prawem i sprawiedliwością w tych pięciu latach dało nam powiatowi szczecineckiemu, społeczności powiatu szczecineckiego w zakresie chociażby tych obszarów dotyczących zdrowia, e, szpitala, e, e, inwestycji oświatowych, tego wszystkiego innego, 231 milionów wydatków na inwestycje. Z tego, o ile pamiętam, chyba 121 to są pieniądze pozyskane ze źródeł zewnętrznych, a 90 e, e, kilka to są, to są środki własne. Więc to pokazuje, że ta sytuacja, ta konfiguracja, ta, ta konfiguracja była trafiona. Oczywiście ja mógłbym... Zdradzić wiele różnego rodzaju tajemnic, dlaczego nie doszło do koalicji, porozumień samorządowe Platforma Obywatelska? Pewnie z panem dzisiejszym kandydatem na burmistrza Jerzym Hardyaglasem, moglibyśmy tutaj uchylić rąbka tajemnicy, ale on i ja za bardzo nie chcemy, bo to są te rozmowy, które wynikają z jakichś tam rozmów koalicji. Do tej koalicji. pory nie było nie. to uchylone i chyba. No i chyba tak też pozostanie i i, Jerzy i ja wiemy, jak to faktycznie wyglądało i, i, i zapewne tak też, tak też pozostanie. Co wcale nie wyklucza teraz jeszcze, spojrzymy tylko na trzecią stronę. No, gdybyśmy nawet założyli jakiś jakimś innym wariancie, no to jest sześć porozumień samorządowe. go i trzy, przed trzech przedstawicieli Komitetu Pana Jerzego Glasa i tu nie ma większości. Więc to są dzisiaj takie nieznaczone karty. Co z tego wyjdzie, dlatego istotne i ważne jest i myślę, że trzeba poczekać na, na to, jak ukształtują się druga tura wyborów w mieście. A powiedzmy jeszcze, jakby się, jak, jaką zdolność koalicyjną może mieć, mogą mieć radni Prawa i Sprawiedliwości? Jeżeli słuchamy, jeżeli słuchamy tego, co ja słucham, myślę, że każdy z nas słucha, bo dzisiaj trochę jesteśmy tacy jakby bardzo żądni tych informacji, co się dzieje na tym rynku politycznym, jeżeli słucham kandydata Jerzego Hardy Daglasa, to on mówi, że w żadnym wypadku nie będzie rozmawiał z Prawem i Sprawiedliwością. Tak? jeżeli teraz, a jeszcze muszę do czegoś wrócić jeszcze, porozumienie samorządowe również utrzymało poziom swojego zasobu posiadania w mieście Szczecinek, ponieważ mamy trzech radnych. I tam jest ciekawy układ, proszę zobaczyć. Daniel Rak ma 10 radnych a na 21. Tak. E, Jerzy Hardy-Douglas ma 6 radnych na 21. My mamy 3 no powiedzmy taki no i po jednym, po tam, jednym tam grupa pana nie Pawłowicza nie tak. i, i, i pan Stypa. Więc można by powiedzieć, że jeżeli będzie się rozmawiać, to można rozmawiać e, e, całościowo i opowiecie o mieście, a wtedy tych trzech radnych z, z porozumienia samorządowego może wesprzeć e, 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 Jedną, tworzącą drugą, się większość w, w Radzie Miejskiej, ponieważ obojętnie kto wygra, czy Jerzy Douglas, czy, czy Daniel Rak, e, e, dzisiaj te większe szanse, nie ukrywajmy, ma Jerzy Hardiaglas, ponieważ, jak ja policzyłem, 2806 głosów ma, ma więcej, no to też potrzebne jest wsparcie w postaci Rady, dlatego, że żeby realizować pewne przedsięwzięcia, pewne pomysły, pewne założenia, o którym jedna i druga osoba mówiła, to trzeba mieć, mieć większość, większość w Radzie, w Radzie bo tak. najgorzej się rządzi, kiedy ma się mniejszość. No to tak naprawdę to jest porażka. To, to, to jest, porażka, porażka, wtedy, tak, ta, to jest tak, wtedy porażka, bo to za każdym nasz, razem tak. trzeba podejmować próby rozmów, negocjacji, więc Dzisiaj ta konfiguracja, jeżeli chodzi o miasto i o powiat w połączeniu, jest tutaj bardzo ciekawa. Porozumienie samorządowe nie jest partią polityczną, to wielokrotnie tutaj już podkreślaliśmy, podkreślamy i podkreślać będziemy, bo chyba nie macie takiego zamiaru, żeby się przekształcić, prawda? Ale mimo to no, w wyborach tych samorządowych istnieje. Jak pan oceni wybory do Rady Miasta? Eee, myślę, że inaczej. Tak. zacznijmy od wyniku pani Małgorzaty Kubiak hornatko Ja oceniam jej wynik jako bardzo dobry. Ja myślę, że też jest bardzo dobry, to przy tym zderzeniu e, tych dwóch takich dużych tuzów, tak, e, panie Jerzego Hardeglasa i Daniela Raka, wynik Małgorzaty prawie 2000, bo 1970 kilka głosów jest, jest bardzo dobry. No, proszę zwrócić uwagę. Zważywszy, że wcześniej no, nie była aż tak aktywna politycznie, no tak. że ją mieszkańcy znali. Tak, ale też ci pozostali tak naprawdę w. w, w giną, jeżeli chodzi o wynik Małgorzaty kubek Horniatko. Myślę, że to też jest tak. Po pierwsze, Małgorzata była radną przez ostatnie pięć kadencji z porozumienia radną dosyć, nie radną dosyć aktywną radną, bo była najbardziej aktywną tak, radną, tak, ale też nie była radną taką kąsającą, merytoryczną, tak, czyli tak. jeżeli coś przedstawia się merytorycznie, to na pewno ma to znaczenie, ludzie patrzą, mówią no to jest osoba, która nie chce jątrzyć, a raczej chce budować, więc Małgorzatę można postrzegać jako osobę, która w tej pięciu lat Budowała, również jako, jako kobieta, no więc w tych czterech mężczyzn i, i jedna kobieta to na pewno jest też, też jakieś... jakiś dodatkowy atut. Myśmy, uważam, przeprowadzili dosyć dobrą kampanię wyborczą też w jakiś sposób. Może za mocno postawiliśmy, wie pan, na te social media, a się okazało i myśmy wiedzieli, że po 15 października duża część młodzieży uczestniczyła w wyborach, natomiast w tej chwili można powiedzieć, młodzież nie poszła na wybory. Stąd tak? Ale to zawsze tak jest w wyborach samorządowych: to trzeba o tym pamiętać, że w wyborach uczestniczył przede wszystkim ci troszeczkę starsi. Ja nie mówię, że najstarsi, ale ci troszeczkę starsi. I do nich trzeba dotrzeć w zupełnie inny okay. sposób. Tylko, że zawsze wyciąga się wnioski z ostatnich tak, wyborów, tak. tak Jeżeli tak. te ostatnie wybory tak, 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 tak zrobiły. Ale to myśmy... nie można porównywać wyborów parlamentarnych z wyborami samorządowymi. Całkowicie się to zgadzam. To są dwie różne platformy działania. Całkowicie się zgadzam, tylko mówię o tym, że nie zaniedbaliśmy tego obszaru jako porozumienie samorządowe. Myśmy swoją kampanię zaczęli w listopadzie, przygotowując się do tego, co jest związane z wyborami, teraz wracam do Małgorzata. I Małgorzata naprawdę ciężko pracowała, grupa ludzi ciężko pracowała. W związku z tym wynik yy, Małgorzaty oceniam bardzo dobrze, bo jest to chyba, o ile pamiętam, duża progresja między tym, co było pięć lat temu i wynikiem Wieśka słuchowiejki a dzisiejszym wynikiem Małgorzaty. Więc wyszła tutaj na osobę e, taką, która e, w tym tyglu troszkę zamieszała. No bo w konsekwencji może powiedzieć, czy zabrała głosy Danielowi, czy zabrała głosy panu Jerzemu Hardylasowi. Jeżeli zabrała, Jerzemu Hardiaglasowi, no to nie wszedł w pierwszej turze bo miał ta 45, tak. Jeżeli zabrała Danielowi, bo chyba miał 26 czy, czy coś takiego, no to ten, ten, ta różnica między Jerzym Harnier-Daglasem a Danielem Rakiem jest taka duża, ponieważ pojawiła się trzecia osoba na rynku i ja to bardzo pozytywnie oceniam. Może liczyliśmy troszkę na lepszy wynik, jeżeli chodzi o radnych do Rady Miasta Szczecinek. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli Małgorzata zrobiła dobry wynik, no to powinno się też trochę to bardziej przełożyć na radnych. tak? Myśmy y, też zachowali status quo, czyli te trzy mandaty. Natomiast no, w jednym okręgu nie wzięliśmy, jedynka nawet i grupa nie wzięła żadnego mandatu. A liczyliśmy, że możemy mieć 4-5 mandatów. Też tak że jakby szacowaliśmy, że to jest ta górna granica, która jest. Ale wynik szczecinecki, jeżeli chodzi o no, miasto Szczecinek i w sumie powiat, określam jako dobry, z nachyleniem na bardzo dobry. No to teraz, panie starosto, no prosta rzecz. Z kim będzie pan rozmawiał, jeżeli chodzi o powiat, no bo na pewno już tam w głowie coś zakiełkowało. Wie pan, jeszcze raz podkreślę, to jest, to jest jakby oczekiwanie na drugą turę jest niezmiernie ważne. Tak? Jakby szacunku też dla tej sytuacji, która która obecnie mamy. ale druga miejsce. tura, nie zmieni ilości radnych w powiecie, to już jest zaklepane. Koniec, nie zmieni, kropka. nie zmieni. Lada moment będzie wręczenie zaświadczeń o wyborze, chyba koniec kwietnia to jest koniec kadencji, jeżeli dobrze pamiętam, no i do roboty trzeba No będzie. tak, no tak, no tak oczywiście, dlatego, dlatego to, co na początku powiedziałem, przy nieznaczonych kartach, to jest jakby oczywiste, że chciałbym, żeby ta koalicja była silna, tak, bo jeżeli koalicja jest taka graniczna, czyli brakuje jednego, brakuje jednego i, i no to w, może być sytuacja, w której wtedy niektóre rzeczy nie istotne, ważne nie przejdą, ktoś nie przyjdzie e, i, i ktoś, ktoś no nie ma sytuacji, żeby, żeby e, zawsze było to pilnowanie tym, własnego, tak. własnej grupy, więc e, mi zależałoby, jeżeli oczywiście porozumienie samorządowe będzie tym, który tutaj będzie w jakiś sposób Gr, rozdawał karty. karty albo współuczestniczył w rozdawaniu karty, to, że była, to była silna koalicja. Więc to już jest jakaś informacja. Tak no jest, tak, oczywiście. To jest jakaś informacja. Nie Bardzo po, dyplomatyczna. Nie, nie ale dyplomatyczna, ale ona jest ja, jakąś informacją. Natomiast ja nie ukrywam, ja się spotkałem z panem burmistrzem Danielem Rakiem. Ale to już to dzie, dzień, po, nie, dzień po wyborach. Tak, tak bo poprosiło o spotkanie. Myśmy rozmawiali o, o, o tym, co jest związane z, z sytuacją, która obecnie Obecne, obecnie ma miejsce w tych, w tych nieznaczonych kartach. Jeszcze raz podkreślam. A, a wyniki mówią: 6 porozumienie, 6 koalicja, 4 prawo i sprawiedliwość, 3 Jerzy Hardy Douglas. Jakieś relacje, kontakty buduje się też z innymi przedstawicielami, którzy znajdują się w, w, w tym kręgu zainteresowań. Ale gdyby pan mnie chciał przycisnąć, to nawet nie dam się przycisnąć no to ja i, nie dam, nie, i nie dam sobie jakby i na przykład nie mówić, że, że, że akurat to będzie tak, tak czy tak. Akurat. Tak, i akurat to nie ma szans, żeby pan powiedział, że jeżeli ja będę rządził, to wice starostą będzie ten i ten, czy ten i ten, tego pan na pewno dzisiaj nie powie. No nie, no nie powiem, ale chociażby z tych oczywistych względów. No oczywiście. Natomiast, natomiast oczywiście zakładamy, że jeżeli mm, powstanie jedna czy druga koalicja. To oczywiście będziemy będę zabiegał o to, żeby funkcja starosty została przypisana porozumieniu samorządowemu. To mogę powiedzieć. Będę zabiegał o to, żeby porozumienie samorządowe miało to silne umocowanie w zarządzie. w zarządzie, bo istotne jest, że jeżeli zarząd jest powiat jest trochę inną strukturą niż, niż miasto, miasto tak, tak, tak? Tam jest burmistrz tym organem jednoosobowym organem wykonawczym. Tutaj zarząd jest jednoosobowym organem wykonawczym i nie, wiele decyzji zapada kolegialnie przez tak. zarząd. Teraz jeżeli starosta jako przewodniczący zarządu coś proponuje, no to musi mieć za sobą też tych, którzy będą to firmować. Wtedy firmują to jego współuczestniczy w zarządzie. To jest tak na początku. Później z praktyki wiem przez te wiele lat doświadczeń, że w zasadzie e, większość decyzji po przeanalizowaniu, po przedstawieniu argumentów zapada jednogłośnie. Ale są sytuacje, w których może być Różnie, coś kontrowersyjnie. Tak, Przypominam sobie, jak, jak wchodziliśmy w objęcie e, e, w 100% udziału w spółek spółki skarbu, powiatu, jakim jest szpital. To tam już były różne, różne, różne głosy, argumenty, tak. różne tarcia, spory. Tak. Więc w takich sytuacjach to no, trzeba być, e, e, mieć to wsparcie w koncepcjach i założeniach, które się buduje. I stąd zapewne będę o to zabiegał. No będę pięć lat temu też o to zabiegałem i nasz główny konflikt polegał na tym, że, że, że ja chciałem, żeby to porozumienie samorządowe miało trzech przedstawicieli w zarządzie. A druga strona negocjacyjna chciała, chciała też, też mieć trzech przedstawicieli. Zresztą, to był jeden z punktów takich zapalnych, który mówił o, o tym, że zdarzyło to, co się zdarzyło. Ale co nieco już tam pan rozjaśnił w głowach. Teraz czekamy do pierwszej sesji Rady Powiatu, która odbędzie się na początku maja. Tak będzie prawdopodobnie. A na dziś, no cóż, dziękujemy za spotkanie. No i do zobaczenia w kolejnym programie samorządowym. Dziękuję panu, dziękuję państwu.